dla chór, dla pani i chciałem powiedzieć słóweczko, poza tym, że cudownie, że tutaj w tej chwili między nami znalazł się kompozytor tej piosenki, bo stoi z Alicją Majewską Włodzimierz Korcz tutaj. Jesteśmy uczestnikami wyjątkowej chwili. Wczoraj w amfiteatrze wyjątkowy, fantastyczny koncert, chociaż ja nie pamiętam występu Michała Bajora, który nie byłby wyjątkowy. Pan Michał jest osobą bardzo z nami związaną, bo jest z Opola i to jest coś, co też chcę podkreślić. Jesteśmy tu dzięki panu, po prostu. Pan Michał też jest dumny z tego, że jest z Opola i często ze sceny o tym śpiewa, więc tym bardziej zasłużył na taki wyjątkowy mural, bo jak państwo widzicie, ten mural jest taki jak Michał Bajor. Wyjątkowy, niepowtarzalny, nawet ta poza oddaje go na scenie z taką dynamiką, z takim zaangażowaniem, że myślę, że jest to jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy mural w Polsce. Cieszę się jeszcze raz, że pamiętamy, uczestniczymy w takich wyjątkowych chwilach, bo mamy takich wyjątkowych artystów z Opola. Stolica polskiej piosenki jest nie tylko stolicą, bo tu się odbywa festiwal, ale bo Michał Bajor jest z Opola. Dziękuję wszystkim państwu, którzy zechcieli dzisiaj spotkać się z nami. No i goście, którzy są cudowni, stoją tam w rogu i chór, i Ala, i Włodek, i Wojtek. Także bardzo gorąco dziękuję. Proszę państwa, jestem bardzo zaskoczony. Rozmawialiśmy z panią Natalią, prawda? Dobrze, z panią Natalią Rak, cudowną muralistką, znaną na całym świecie. O tym muralu kilkakrotnie. Tutaj jest pan Łukasz, który bardzo dzielnie brał na siebie wszystkie nasze wątpliwości w obie strony. Na przykład drzewko. Bardzo kocham drzewka, z całą pewnością, ale sądzę, że jak ono będzie rosło, a będzie rosło, to w pewnym momencie będę miał brodę. W związku z tym mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy tu mieszkają i zieleń miejska nie pogniewają się, jeżeli my nie, broń Boże, zlikwidujemy to drzewko, ale po prostu przeniesiemy go jesienią, wtedy kiedy wolno przenosić drzewka, bo one dalej pięknie rosną, bo wtedy będzie rzeczywiście czysty cały rysunek muralu. Są rodzice pani Natalii, z tego co wiem, więc proszę gorąco pozdrowić panią Natalię ode mnie i podziękować. Proszę państwa, serdecznie dziękuję i cóż, podobno mam pociągnąć, tak, za tę kokardę? Mural, który powstał tu u zbiegu ulicy Oleskiej i Czaplaka, jest tak mocny w swoim wymiarze, w swoim przekazie, dynamiczny, oddający postać się, postać bohatera na tej ścianie. Myślę, że będzie przyciągał zainteresowanie i wspominał, pokazywał wyjątkowy artystę rodem z Opola.